Gdybym miał się jakoś przedstawić poprzez przedmioty mojego codziennego użytku, albo co jest dla mnie szczególnie ważne, prawda, z moich narzędzi codziennego użytku albo pracy, no to byłby to ten kołek. On ma właśnie, on ma przede wszystkim tutaj numer 22, ewidencyjny, służący też do tego, do spisywania raportów, protokołów z różnych sytuacji, bo ja też muszę się troszeczkę biurokratycznie, to tak działa, nie jestem jakimś wolnym strzelcem, jak to prawda mówią. 22, jest to numer ewidencyjny, jednocześnie data moich urodzin, 22 czerwca 1864. Dlatego to tak się śmiesznie złożyło. Z drugiej strony właśnie była to sytuacja, w której jednej nocy wbiłem 22 kołki. To jest to mój dotychczasowy rekord. Tutaj widzimy, no troszeczkę się starło, ale to też ułatwia wyszukiwanie tych kołków w ciemności, żeby je zebrać potem, skatalogować. To wszystko ma tutaj takie swoje miejsce, prawda? Tutaj mamy odmianę kołka przeciwpancernego. Można się tym przebić przez bardzo stare zbroje wampirów wiekowych. Nawet przez trumnę można się przebić mocnym ciosem. Po to to jest. To jest bardzo mocny stop z domieszką srebra. Piękna sprawa. Piękna robota, fachowa.